Szanowni Państwo, środek wakacji, piękna pogoda, część z nas wypoczywa, przyjmujemy gości, ponieważ jak wiadomo Inowłódz jest miejscowością turystyczną i w czasie wakacji jest nas więcej po prostu. To jest czas taki, kiedy głównie skupiamy się na wypoczynku i na tym, co wokół tego się dzieje. Natomiast my pracujemy jako samorząd gminny, w pełni jest realizacja zadań budżetowych i chciałbym dzisiaj w kilku zdaniach, w kilkunastu zdaniach opowiedzieć Państwu o tym, co dzieje się w inwestycjach realizowanych w gminie Inowłódz w tym roku budżetowym. Jest ich łącznie aż 36, co roku więcej. Tych zadań mniejszych, większych przybywa. Nad każdym z nich musimy pracować. Często przygotowania trwają nawet latami, ponieważ trzeba opracować projekty, trzeba uzgodnić uwarunkowania środowiskowe, trzeba uzyskać stosowne pozwolenia, a potem dopiero widzimy efekty tej pracy. Dlatego czasami o inwestycjach, które są zapisane w budżecie, niewiele wiemy, ponieważ tak naprawdę gołym okiem ich nie widać. One są realizowane, ale w zaciszu naszych pomieszczeń biurowych, gdzieś tam głównie w referacie inwestycyjnych, ale o kilku z nich chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć. Głównie będziemy się koncentrować na Inowłodzu i na Brzustowie. Zapraszam do krótkiej relacji. Droga i parking do Świętego Idziego. To jest inwestycja, na którą czekamy od lat. Wielu mieszkańców zwraca mi uwagę, że dojechać do Kościółka już nie można. Chcieliśmy również podejść do sprawy kompleksowo, nie tylko wyremontować doraźnie drogę. Od lat borykamy się tutaj z problemem związanym z parkowaniem samochodów, którymi przyjeżdżają nasi mieszkańcy odwiedzać cmentarz, ale również goście do Kościółka Świętego Idziego. Ten maleńki parking, który tu jest, w wielu wypadkach nie wystarcza. Druga rzecz, no niestety w sąsiedztwie tego pięknego kościółka, w sąsiedztwie cmentarza, na tej działce, obok której stoimy, zrobił się śmietnik. Udało nam się parę lat temu kupić tą działkę. W ramach tego zadania, o którym powiedziałem, będzie tutaj budowany parking. Droga będzie na nowo przebudowana całkowicie, będzie miała odwodnienie, będzie oświetlona stylowymi lampami. Ten parking mały, który tutaj również był od dawna, który był budowany razem z drogą, będzie też poddany przebudowie. No i najważniejsza rzecz, że powstanie nowa przestrzeń do parkowania. Przy okazji mam tutaj już uzgodnienia z proboszczem parafii, że wyznaczymy odpowiednie dyskretne miejsca do przechowywania śmietników. Wszystko po to, aby to szczególne dla mieszkańców gminy Inowłódz, ale nie tylko, bo przecież nasz kościółek jest znany w całej Polsce, żeby to miejsce nabrało takiego odpowiedniego wyglądu, żebyśmy się nie musieli za nie wstydzić. Jesteśmy w Zakościelu. W tym miejscu trwają prace przy budowie największej inwestycji drogowej w historii gminy Inowłódz. Droga Inowłódz, Zakościele, Liciążna, Żądłowice, odcinek 6-kilometrowy. Też zadanie, do którego przez wiele lat się przygotowywaliśmy. Przede wszystkim szukaliśmy źródła finansowania. Udało się z Polskiego Ładu pozyskać środki finansowe. W tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji. Do jesieni przyszłego roku droga ma być zbudowana. Nowe nawierzchnie na całym odcinku, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, przejścia dla pieszych wyniesione, takie, które gwarantują bezpieczeństwo mieszkańcom. Myślę, że to będzie zupełnie nowa jakość, jeżeli chodzi o rozwiązania komunikacyjne w tym rejonie gminy. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że prace powinny bez jakichś większych przeszkód przebiegać i zostać zrealizowane w terminie. Przebudowa boiska sportowego w Inowłodzu. Też zadanie, które czekało na swoją realizację od wielu miesięcy tak naprawdę. W ubiegłym roku nasza drużyna awansowała do wyższej klasy rozgrywkowej, no i wymogiem jest, żeby obiekt, na którym będą prowadzone rozgrywki, spełniał warunki, które są dla tej klasy rozgrywkowej przewidziane. Przebudowujemy to boisko.
W tej chwili już trwają prace budowlane. Mam nadzieję, że do końca sierpnia zostaną zakończone. Tak jest podpisana umowa i że rundę jesienną będziemy mogli już tutaj rozgrywać na własnym boisku. Dla mnie istotne jest to, że ten obiekt będzie też służył młodzieży szkolnej na co dzień. Będzie wykorzystany zarówno przez naszą drużynę grającą w Inowłockim Klubie Sportowym, jak i przez dzieci i młodzież, która uczy się w Szkole Podstawowej w Inowłodzu. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. Piękny budynek, który ma też swoją historię w Inowłodzu. No i od lat czekający na pilne prace remontowe. Przede wszystkim dach przeciekający, sala widowiskowa, która jest nam bardzo potrzebna, bardzo mocno zaniedbana, praktycznie w tej chwili nieużyteczna, zaplecze kuchenne. To wszystko pod kątem inicjatyw różnych, jakie są realizowane na terenie gminy, głównie związanych z polityką senioralną, ale chcemy, żeby to też była alternatywa dla Gminnego Centrum Kultury, czyli dla zamku, żeby to odbywały się zajęcia świetlicowe dla dzieci, dla młodzieży, wielofunkcyjne wykorzystanie sali widowiskowej, poprawa zaplecza tego bojowego, nazwijmy to, dla strażaków. Przewidziana jest tutaj budowa szatni, natrysków, tak żeby strażacy, którzy biorą udział w akcjach gaśniczych, mogli tu w godnych warunkach się przygotować i po akcji mogli skorzystać z tego wszystkiego, co powinno być w tego typu obiektach. Cały obiekt będzie poddany głębokiej termomodernizacji, jak wspomniałem, łącznie z wymianą dachu. I wymienione zostaną wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gruntowna przebudowa, która mam nadzieję na najbliższe dziesięciolecia wystarczy. Zapewniam, że elementy te inowłockie, nazwijmy to, części elewacji z kamienia zostają. Taką mamy tutaj umowę, mimo że obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków, to pracownicy Urzędu Konserwatora Zabytków podczas wizyty w Inowłodzu zwrócili uwagę, że ta fasada, elewacja z kamieniem inowłockim tego budynku jest naprawdę godna uwagi i jak najbardziej zasługuje na to, żeby ją zachować. To wszystko zostało przewidziane w projekcie, mamy pozwolenie na budowę, mamy podpisaną umowę na dofinansowanie. Czekamy na dodatkowe środki finansowe z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mam nadzieję, że na dniach dosłownie zostanie podjęta decyzja i wtedy już byśmy wiedzieli, jaką kwotą dysponujemy. Docelowo rozpisalibyśmy przetarg, podpisali, mam nadzieję, umowę i przystąpili do realizacji tego zadania. Błonia nadpiliczne, OSIR, to miejsce w różny sposób jest nazywane. W każdym razie przepiękna przestrzeń, którą chcemy zrewitalizować i wykorzystać do celów promocyjnych, do celów turystycznych, wypoczynkowych naszej gminy. Od paru lat już tak naprawdę koncepcja wypracowana, przedyskutowana z mieszkańcami czeka na realizację. No i w ostatnim czasie udało się wreszcie pozyskać środki finansowe w takiej bardzo znaczącej kwocie, bo ponad 5 milionów to przedsięwzięcie ma kosztować. I to miejsce, ten teren ma zyskać zupełnie nową jakość, nowy blask i nowe funkcje. Powstaną chaty grillowe, powstaną boiska sportowe, korty tenisowe, powstanie nowoczesny amfiteatr. Wszystko po to, żebyśmy tutaj w tym miejscu mogli stwarzać przestrzenie do wypoczynku dla naszych mieszkańców, dla turystów, żebyśmy mogli organizować festyny takie jak Dni Inowłodza, żebyśmy na jak najwyższym poziomie mogli promować gminę Inowłódz. To zadanie jest przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim. Mam nadzieję, że rozpoczniemy w roku bieżącym, a w przyszłym jesienią, jak wszystko pójdzie sprawnie i dobrze, będziemy chcieli zadanie zakończyć. Mówię o tym z pewną taką nieśmiałością, ponieważ to są tereny tak zwane zalewowe i wszystko, co tutaj chcemy robić, musi być uzgodnione i bardzo mocno
przemyślane wspólnie z instytucją Wody Polskie, która odpowiada za tereny tego typu i uzgadnia wszelkiego rodzaju dokumentacje związane z przyszłymi realizacjami w takich terenach. News. Znajdujemy się na placu Kazimierza w Inowłodzu. To jest centrum naszej gminnej miejscowości i od wielu lat, od czasu kiedy tutaj mam możliwość pełnienia funkcji wójta, pojawiają się głosy, sugestie, żeby to miejsce stworzyć takim bardziej historycznym. I rozpoczynamy projekt zagospodarowania historycznego Centrum Inowłodza, jest już taka robocza nazwa. Trwają prace przygotowawcze, takie bardzo koncepcyjne, nad pewnymi propozycjami, które wokół tego projektu mają się pojawić. Zaczęliśmy od rozmów z archeologiem, potem nawiązaliśmy kontakt z firmą, która zajmuje się realizacjami w terenach takich właśnie zabytkowych, żeby wypracować pewne takie bardzo wstępne propozycje. Następnie chcemy to poddać takiej bardzo szerokiej debacie społecznej, żebyśmy mogli, na ile to będzie możliwe, pogodzić oczekiwania, sugestie wszystkich środowisk, które znajdują się w Inowłodzu. Chcemy, jak od paru lat próbuję to przekazywać i mam nadzieję, że to widać, tworzyć tak zwany artystyczny Inowłódz. W małej naszej, co by nie mówić, miejscowości mamy dwie galerie tutaj w centrum. Myślę, że wokół nich powinna się właśnie tworzyć ta koncepcja, powinien tworzyć się ten projekt. To wszystko ma być powiązane z takim ujednoliceniem całego systemu reklam. To ma być powiązane z komunikacją tego miejsca z plażą. Przepiękna uliczka, przy której stoimy, ona w tej chwili może nie jest przepiękną, ale oczami wyobraźni widzę, że taką może być. Powinna tworzyć swego rodzaju deptak, żebyśmy mogli do tej plaży docierać. Wielu gości naszych nie ma pojęcia, gdzie jest plaża w Inowłodzu. Przejeżdżając przez centrum, trudno się domyślić. Chcemy w ramach tego projektu to zmienić. Chcemy centrum powiązać funkcjonalnie z atrakcjami turystycznymi, które są w Inowłodzu. Tymi bardzo znanymi, jak kościółek, jak zamek, ale również tymi mniej rozpoznawalnymi, jak Źródełko nad Pilicą, jak Molkowy Rów, jak cmentarz wojenny czy cmentarz żydowski. To wszystko ma się zamknąć w ramach takiego dużego projektu historycznego Centrum Inowłodza. Chodzi nam też po głowie odtworzenie murów miejskich. Prace archeologiczne, o których wspomniałem, właśnie już pokazują, już wykazały, że odtworzenie tych murów, takie oczywiście symboliczne, jest możliwe. Chcemy, żeby plac Kazimierza, to miejsce, w którym w tej chwili jesteśmy, też został poddany pewnej przebudowie, żeby tu pojawiły się takie makiety, które będą pokazywały, jak Inowłódz wyglądał w minionych latach. Szczególnie chodzi nam o ten czas, kiedy przeżywał najlepsze lata swojej świetności. Bardzo duże przedsięwzięcie. Jak powiedziałem, zaczynamy te prace. Będziemy zapraszać naszych mieszkańców, będziemy zapraszać instytucje, firmy, z którymi współpracowaliśmy do tej pory. Myślę, że pojawią się również nowe, które będą nam podpowiadać, jak najlepiej to zadanie przygotować. Następnie chcemy przystąpić do programu rewitalizacji, który jest zapowiedziany w nowej perspektywie Urzędu Marszałkowskiego w Regionalnym Programie Operacyjnym. Mam nadzieję, uda się na to zadanie pozyskać pieniądze i w konsekwencji je zrealizować etapami bądź być może jednorazowo. To będzie zależało od tego, jakie będą kosztorysy, jaki będzie zakres tych zadań. Podkreślam, że pamiętaliśmy o tym, myśleliśmy o tym od dawna, natomiast w Inowłodzu moim zdaniem było wiele rzeczy takich ważniejszych, jeśli tak można powiedzieć, do zrealizowania na początku.
przede wszystkim kanalizacja, przede wszystkim doprowadzenie budynków użyteczności publicznej do stanu zgodnego z wymogami ochrony środowiska. To wszystko było w opłakanym stanie. Po trochu już z tego wychodzimy, po trochu już ucywilizowaliśmy te wszystkie obiekty i teraz przyszedł czas na działanie, na pracę związaną z zagospodarowaniem historycznego Centrum Inowłodza. Mam nadzieję, że to spowoduje jeszcze większy rozwój, jeszcze większe ożywienie. Moim marzeniem jest, żeby to też spowodowało, żeby te obiekty pozostawione, zaniedbane, które są tutaj w centrum, żeby ich właściciele, spadkobiercy mieli powód do tego, żeby się nimi zająć i przywrócić ich do użytkowania. News. Budowa kanalizacji w Inowłodzu. Chyba 20 lat temu były zbierane pierwsze pieniądze od mieszkańców na przygotowanie projektu i w konsekwencji na budowę sieci kanalizacyjnej. Po tych wielu latach oczekiwania dziś mamy podpisaną umowę z wykonawcą i lewobrzeżna część Inowłodza będzie objęta inwestycją kanalizacji. W tej chwili pracujemy nad takimi precyzyjnymi już pracami związanymi z projektem, z przebiegiem wszystkich przyłączy kanalizacyjnych i sieci. Oczywiście to wszystko musi być uzgodniane z wieloma instytucjami. Napotkaliśmy drobny problem, gdzie konserwator zabytków nakazał nam zmianę przebiegu w związku z taką kolizją ze stanowiskiem archeologicznym. Takich miejsc w historycznym Inowłodzu jest, jak wiadomo, wiele, ale wszystko wskazuje na to, że jesienią tego roku już rozpoczną się prace budowlane, które będą trwały około 12-13 miesięcy i jak łatwo przewidzieć, jesienią przyszłego roku byśmy mieli tą część Inowłodza skanalizowaną. Podpisana umowa z wykonawcą, pozyskane środki zewnętrzne, to są te najistotniejsze warunki, które determinują realizacje, które no mają znaczący wpływ na to, że zadanie będzie realnie mogło być realizowane. Cieszę się, bo również udało się pod koniec roku 2020 pozyskać środki finansowe takie z dodatkowych źródeł i w ramach tych środków przygotowywana jest koncepcja budowy kanalizacji po drugiej stronie Pilicy na osiedlu Zamoście. Trochę pod kątem przyszłego osiedla mieszkaniowego, do budowy którego gmina się przygotowuje w ramach takiej nowej inicjatywy, społecznej inicjatywy mieszkaniowej, ale tam mieszkańcy tego osiedla będą już mogli się przyłączać do sieci kanalizacyjnej. Myślę, że to wszystko może się odbywać równolegle z tymi pracami, które są realizowane tutaj, czyli w przyszłym roku. Na ile to wystarczy, jeszcze nie wiemy. W tej chwili jesteśmy w trakcie oceny finansowej tego zakresu, ale cieszę się, że przechodzimy na drugą stronę Pilicy i na pewno w najbliższym czasie tamta część Inowłodza cała zostanie skanalizowana i będziemy się kierować w kierunku Brzostowa. News. Ośrodek Zdrowia w Inowłodzu. Kolejny obiekt, który w ostatnim czasie został poddany termomodernizacji, ma już nowy wygląd, nową funkcję. Wreszcie nie dymi komin, który był moim przekleństwem. Teraz czas na zagospodarowanie terenu wokół. Mamy bardzo fajny projekt, który przewiduje zorganizowanie na nowo całej przestrzeni wokół ośrodka zdrowia. Jest również przewidziane przejście na teren ośrodka sportu i rekreacji, czyli będzie taka nowa przestrzeń. To wszystko pod kątem zagadnień związanych z ochroną środowiska, z tablicami edukacyjnymi, z fajnymi miejscami zagospodarowanymi na zielono. W tej chwili jest w trakcie rozstrzygnięcia przetarg na wykonanie tego zadania. Mam nadzieję, że znajdzie się wykonawca i będziemy mogli podpisać umowę i wtedy będzie to takie dopełnienie w pełni zainwestowane, jak gdyby w pełni zrealizowana inwestycja związana z tą bardzo ważną dla Inowłodza, dla jego wizerunku przestrzenią. Cieszę się bardzo, że to jest kolejne miejsce, które
będzie miało zupełnie nowy wygląd i mam nadzieję, że przez długie lata będzie cieszyć naszych mieszkańców. Jesteśmy w Brzustowie. Tu trwają prace związane z budową oczyszczalni ścieków. To jest formuła takiej przydomowej oczyszczalni, ale ta oczywiście ma dużo większe parametry, będzie służyć całemu obiektowi. Z budową sieci liniowej kanalizacji w Brzustowie pewnie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Udało nam się pozyskać środki finansowe. Warunki terenowe w Brzustowie przy szkole są doskonałe na rozsączkowanie ścieków. No i w tej chwili trwa budowa tej oczyszczalni. Zakończyliśmy termomodernizację obiektu. Wczoraj spotkaliśmy się tutaj z projektantem, żeby rozmawiać na temat projektu zagospodarowania terenu wokół szkoły. Tak staramy się robić ze wszystkimi obiektami użyteczności publicznej. Najpierw pełna termomodernizacja, nowoczesne źródła energii, ogniwa fotowoltaiczne, przy okazji nowy wygląd obiektów, później zagospodarowanie terenu i mam nadzieję, że taki obiekt przez najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt, daj Boże lat, będzie służył w zależności od tego, czy jest to szkoła, czy ośrodek zdrowia, czy ochotnicza straż pożarna, zgodnie z jego przeznaczeniem. Mam nadzieję, że w Brzustowie, tutaj w tym terenie, w którym się znajdujemy, w przyszłym roku, pod koniec przyszłego roku, będzie można powiedzieć, że wszystkie te zadania związane ze współczesnymi wymogami zostały wykonane. Centrum Brzustowa. Słynne miejsce, no niestety ta sława nie jest najlepsza. Mleczarnia, oczywiście kiedyś to była mleczarnia, dzisiaj to jest teren, jak widzimy, bardzo, bardzo zaniedbany. I mieszkańcy Brzustowa od wielu lat nie mogą się doczekać, żeby wreszcie zrobić z tym porządek. Przyznam, że zadanie nie jest łatwe. Od początku, jak tu jestem w gminie, próbuję się tym zajmować. Żmudna, naprawdę wyjątkowo trudna praca. Już nie chcę mówić o szczegółach, bo trzeba było tu opowiadać chyba z godzinę o tym wszystkim, co już zostało zrobione, a tego w ogóle nie widać. Mam nadzieję, że tak jak udało się po tych wszystkich bataliach ustalić i doprowadzić do takiej sytuacji, zakończenie nastąpi we wrześniu, kiedy to ma się odbyć ostatnie posiedzenie sądu, na którym hipoteka tej nieruchomości ma być uwolniona z obciążeń takich, które na niej spoczywały. My, wierząc w to mocno i mając to tu już takie zapewnienia ze strony zarówno sądu, jak i starosty, przedstawiciela Skarbu Państwa, bo ta nieruchomość jest w tej chwili zarządzana przez Skarb Państwa, w imieniu którego działa starosta. Mamy podpisane porozumienie, że gminie ten obiekt jest, w zasadzie on już jest przekazany, ale pod pewnymi warunkami, ale te warunki zostaną zdjęte, czyli będziemy mogli zburzyć to, co tu widzimy i będziemy mogli stworzyć tutaj takie letnie centrum rekreacji wsi Brzustów. W tej chwili już jesteśmy praktycznie na ukończeniu prac koncepcyjnych. Spotkaliśmy się dwukrotnie z przedstawicielami samorządu Brzustowa, z panią Sołtys, z radnymi. Omówiliśmy wszystkie kwestie, czego by oczekiwali. Powstał bardzo fajny projekt i mam nadzieję, że jak tylko te formalne sprawy dojdą już do końca, będziemy mogli przystąpić do realizacji inwestycji. Ja nie mogę się doczekać realizacji tego zadania, bo to jest taka dla mnie honorowa sprawa. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli się tutaj spotkać i oglądać zupełnie inną przestrzeń.